Dobry wieczór Państwu, witam się z Państwem ponownie, bo mieliśmy problemy techniczne. Podobno się z Państwem przywitałam, ale już cała moja rozmowa z kustoszem, z panem doktorem Tomaszem Mleczekiem z Zamku Królewskiego nie została wyemitowana. Pokażemy ją o godzinie 10 przy powtórce programu. Chciałam tylko powiedzieć, że spotykam się z Państwem w bardzo wyjątkowym dniu. Dniu flagi Rzeczypospolitej Polskiej i dniu Polonii i Polaków za granicą. I ten wyjątkowy dzień właśnie był powodem tej pierwszej rozmowy, którą niestety wyemitujemy z odtworzenia, ale bez jakichkolwiek cięć oczywiście, i ona przebiegała pod takim mottem, które znalazłam w twórczości Henryka Sienkiewicza, w bardzo mało znanej pozycji tego autora, List otwarty Polaka do ministra rosyjskiego to się nazywa, i on tam napisał między innymi tak: sławić wszystko co polskie, kochać swój naród, czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość. Myślę, że to jest piękne motto na ten dzisiejszy dzień. A w naszym studiu goście pani Anna Chodakowska, która jest prezesem Fundacji Arka, i pan Paweł Śledziński, który już był moim gościem z okazji uchwalenia ustawy o prawie łowieckim, który jest przedstawicielem takiej Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Dobry wieczór. Proszę Państwa, spotykamy się głównie dlatego, że Polacy się udali na majówkę, mają do czynienia z tak zwanym łonem przyrody i okolicznościami przyrody, czyli mają kontakt z przyrodą, ze zwierzątkami i tak dalej, i tak dalej. Więc porozmawiajmy sobie właśnie o tychże okolicznościach przyrody, czyli o zwierzętach i o przyrodzie. Weszła w tym miesiącu, w miesiącu, który minął, w kwietniu, weszła mała taka nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Pani Anno, pani jest przewodniczącą Stowarzyszenia Arka, stowarzyszenia, które istnieje od 1999 roku. Jest pani prezesem tego stowarzyszenia i ja przepraszam, że sobie pozwolę na poufałość, ale to jest cytat ze strony stowarzyszenia. Ania nigdy nie wie, ile ma kotów. Naprawdę nie wie pani, ile ma kotów? Znaczy, czasem przeliczam. Czasem przeliczam. Mam nadzieję, że nie 13. Mówię, że miłości nie można liczyć na sztuki. Dobrze. Przed większą nowelizacją tej ustawy o ochronie zwierząt jeszcze, ta większa nowelizacja jeszcze nas czeka. Ona jest dopiero w komisji ustawodawczej, tak jak to stwierdziliśmy przed chwilą. Natomiast weszła ta mała nowelizacja i co ona wnosi w to prawo? No tam tylko są, to Patryk Jaki, to jest jego projekt, i tam po prostu są podniesione kary za znęcanie nad zwierzętami. No i to jest bardzo dobre, prawda? Bo mi się wydaje, że to jest doskonały hamulec jednak, bo jeżeli grozi nam więzienie, a nie więzienie w zawieszeniu, co notabene specjalnie nikomu nie przeszkadzało, a również są podniesione kary do 5 lat, tak? Chyba do 5 lat, to już jest dobry krok do przodu, oraz nawiązki. Tam są duże nawiązki, tam można zapłacić. Nie wiem, czy to wynika z tego, że mamy wiele teraz środków przekazu, a szczególnie internet, ale odnoszę takie wrażenie, że liczba tych przypadków maltretowania zwierząt, psów, kotów, i to przez ich właścicieli, tak jakby rośnie. Jest, i chyba raport NIK-u też potwierdza, że tego bestialstwa w stosunku do zwierząt jest coraz więcej. Tak, bo to jest jakby tak, nie rozumiem tego procesu, ale jest taki proces, że oczywiście, że czym większa empatia i czym więcej ludzi chciałoby pomóc zwierzętom i mają większą świadomość, tym jednocześnie jakby na zapleczu tego trendu rozwija się patologia. Nie rozumiem tego, ale tak się dzieje. To jest niepokojące, dlatego że też jest taka zależność, o której mówią specjaliści, że takie bestialstwo w stosunku do zwierząt potem się może przerodzić w bestialstwo w stosunku do dzieci, osób starszych. Ale się przeradza, dzieci są maltretowane. Może niekoniecznie znam przypadki w Polsce, bo nie śledzę tego, ale od czasu do czasu na internecie są wręcz filmy ze znęcania się nad dziećmi. No to wygląda to tak samo. Naprawdę, to jest naprawdę przerażające. Czyli socjopaci, psychopaci uderzają w najbardziej bezbronnych. Tych, którzy nie odpowiedzą, prawda? Nie. To jest straszne, ale proszę nam tutaj powiedzieć, co w tej większej nowelizacji, bo tej większej nowelizacji? Problem, mamy taki problem, na przykład kwestia zwierząt w cyrku, prawda? Tak. Wiele miast odmawia tym trupom cyrkowym, które mają w swoim programie tresurę zwierząt, wjazdu do miast i pokazu swoich umiejętności.
umiejętności. Mamy teraz, będziemy przed dużym problemem, bo jest ogromny lobbying na ten temat, fermy zwierząt futerkowych, prawda? Mamy pewne problemy ze schroniskami, które dla niektórych ludzi stały się źródłem takiego dochodu i, zdarzają się schroniska, gdzie te zwierzęta są w sposób no, nieludzki traktowane. I mamy pseudohodowle też, gdzie one są likwidowane przez straż, która się zajmuje sprawami zwierząt, no ale one są ciągle. Czy to wszystko w tym projekcie, który znajdujesz teraz w Sejmie, jest tak jakby jest no, jakoś uregulowane? Jest uregulowane. Jeśli chodzi o cyrki, to jest, projekt, że prywatnie trzymają sobie w domu. Prywatne zoo. Domowe są? Maskotki domowe, tak. Które służą też uczniom prywatne, które na przykład chwali się białymi tygrysami. Tygrysy do takiej i takiej miejscowości, bo nie będziemy tutaj reklamować. Tutaj już jak są te właśnie takie miejsca, pozwolenia można występować, ale mogą być one wątpliwe. Mamy zwierzęta, ale potem pod tym płaszczykiem tak naprawdę... Zakazując występowania zwierząt pod zakaz. Tak? No jeżeli to jest rejestrowane jako cyrk, tak. Są bardzo mądre. Z tego co słyszałam od ludzi, bo zwierzętami, które trzeba bić i... Ale pani Anno, fumy, które też, znaczy rysie na przykład w Polsce. Piać. W związku z tym myślę, że nie, Największym problemem, który będzie związany z tą dużą nowelizacją ustawy, będzie jednak kwestia zwierząt hodowlanych, a szczególnie ferm futerkowych. No i druga kwestia, o którą pani też bardzo walczy, to jest kwestia uboju rytualnego. Tak, z ubojem rytualnym jest wielki problem, no ale on jest też do rozwiązania, aczkolwiek będzie trudno rozwiązać go całkowicie. Ale jeszcze mówiąc o tych hodowlach, i Chorwacja, i Słowenia, i w tej chwili wychodzi z tego problemu, ma jeszcze vacatio legis, Holandia. Jednak coraz więcej krajów nie chce hodować zwierząt na futra, traktując to jako proceder barbarzyński, no bo rzeczywiście to tak jest. Te zwierzęta nie... Warunki, które im się stwarza tam, w żaden sposób nie są ich naturalnymi warunkami, tym, czego to zwierzę potrzebuje, żeby w ogóle bez stresu przeżyć. Pomijam już sposób zabijania tych zwierząt, prawda? No i to, że one są w małych, dosyć małych klatkach, i to po kilka, i one potrafią się ranić, potrafią próbować popełnić samobójstwa i tak dalej. No tak jak było z gęsiami, które były tuczone sztucznie, tak, prawda? Kury też, ale widziałam też zwierzę, lisa, bo lisy też się hoduje, wprawdzie mniej, ale hoduje, który sobie po prostu obgryzł całą nogę. No właśnie mieliśmy tutaj takie spięcie z myśliwym w sprawie lisów, bo rozmawialiśmy również o tym zakazie szkolenia psów myśliwskich na żywych stworzeniach i mówiliśmy, ja to trochę żartobliwie mówiłam o tym, bo pan myśliwy nas przekonywał, że one, te lisy nie są, że tak powiem, narażone na żaden atak psa, że to jest tylko są korytarze tam wykopane, on tam na końcu siedzi w klatce zupełnie odgrodzony, gdzie się zapytałam się, czy ten lis nie dostanie zawału serca, jak tutaj ten pies powiedział, że nie. Absolutnie nie było takiego przypadku, ale na pewno jest coś takiego, że jest to ogromny stres dla tego zwierzęcia. Ja widziałam, jak wygląda taki lis po takim szkoleniu. No właśnie. Jest to na pewno duży stres, pamiętajmy, bo również dochodzi do zwarcia zwierząt. Wtedy, jeżeli jest to w trakcie zawodów, to oczywiście trzeba rozłączyć zwierzęta, ale już dochodzi do takiego kontaktu. A w przypadku innych zwierząt, na przykład dzików, to są w zagrodach zamkniętych zwierzęta, które są obszczekiwane i gryzione przez psy, bo tam już nie ma żadnej zastawki w czasie... takiego obszczekiwania. To jest barbarzyństwo. To jest stuprocentowe barbarzyństwo słusznie od odeszłego wieku. Rozmawialiśmy wtedy przy okazji uchwalenia tej nowelizacji prawa łowieckiego o też takim problemie związanym z udziałem dzieci, a właściwie młodych ludzi, bo tam się mówi o wieku. Chcieli myśliwie obniżyć do wieku 15 lat udział nastolatków do tego. I wszystko wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Kilka tygodni później usłyszeliśmy, że klub Kukiz 15 ma zamiar zgłosić do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją tego przepisu, przede wszystkim tego przepisu, wychodząc z założenia i podzielając zdanie niektórych myśliwych, że jest to ograniczenie władztwa rodziców nad dziećmi, że to jest wkraczanie w kompetencje rodziców, czyli tak jakby no, niezgodne z konstytucją, która zapewnia, że rodzice mają tak jakby główny i znaczący wpływ na to, jak dziecko jest wychowywane. A jak dziecko miało być wychowane na mordercy albo w rodzinie. Nie, więc ja tak mówiłam, kata. Że no może jeżeli, bo taki był argument między innymi, że dziecko dowiaduje się, jak zdobywa się pożywienie, że ono wie, skąd to mięso na talerzu jest. Więc ja mówię, no to dobrze, no to może dziecko zaprowadzić do rzeźni albo do ubojni. I tam, czy pan jako ojciec
miałam taką dyskusję z jednym z uczestników Twittera na Twitterze. Czy pan jako, proszę powiedzieć, jaki jest pozytywny, nie odpowiedział mi na to pytanie. Jest zakaz w ogóle w przypadku dzieci do lat 16, jest zakaz w przypadku ubojni. Dzieci nie mogą brać w tym udziału. Nie mogą tego obserwować. Natomiast też pamiętajmy, że Kukiz 15 i Polskie Stronnictwo Ludowe konsekwentnie wspiera Polską Partię Myśliwych w Sejmie i być może walczy teraz o te 128 tysięcy członków Polskiego Związku Łowieckiego ich głosy, bo za chwilę wybory samorządowe i kolejne, więc to jest też taka gra. Ale bardzo traci dużo innych. Natomiast społeczeństwo, jak widzimy, w przeważającej części 80% polskiego społeczeństwa ma negatywny stosunek do łowiectwa w obecnej wersji, więc też to, co zostało wprowadzone, jest tak naprawdę czymś, na co społeczeństwo czekało. Natomiast inną kwestią jest to, o czym często bardzo mówią myśliwi, jeden z myśliwych, z którym tutaj też zresztą miałem okazję być w studio, to tradycja. A ja tutaj przytoczę słowa senatora Konstantego Radziwiłła, który bardzo trafnie powiedział w Senacie na temat tradycji, że jeżeli ktoś w ogóle może mówić o tradycji, to raczej on, bo w jego rodzinie ta tradycja łowiecka to XIV wiek, ale jeżeli tradycji przyjrzymy się z bliska, to przestaje już być taka piękna i czas ją zmienić. Ponieważ niedługo będziemy musieli zmierzać do końca naszej rozmowy. Oj, pani Anno, to może jeszcze powiem o tym uboju rytualnym. To szybciutko o uboju rytualnym. Bo więc, to była taka sytuacja, że w 2013 roku, bo już gubię się w terminach, został przegłosowany dzięki między innymi dyscyplinie klubowej PiS-u, został przegłosowany zakaz uboju rytualnego. Natychmiast to się znalazło w Trybunale Konstytucyjnym i na jakże łagodny grunt trafiło, gdyż Trybunał chciał tego wrócić, ubój rytualny. Tylko że natomiast profesor Rzepliński, że chodzi o biznes, o gigantyczny biznes i eksport tego mięsa do krajów, na przykład Libia, Egipt i innych temu podobnych, co to, jak wiadomo, jest prawdopodobnie źródłem dużych pieniędzy. No niestety jednocześnie była w obrocie taka dyrektywa unijna, która mówiła, że jeśli eksport, bo ja to pamiętam dokładnie, bo to studiowałam wtedy, to na rynek wewnętrzny. Rozumiałam to na początku, że to chodzi o Polskę, ale nie, to chodziło o rynek wewnętrzny Unii. Natomiast ta dyrektywa zakazywała eksportu dalej. Pozaunijny. I okazało się, że nic nie szkodzi. Czyli cały Unia ten zapomniała. Rynek, czyli tak. Cały ten bardzo bogaty rynek, gdzie obowiązuje halal, prawda? Tak. Czyli ten ubój rytualny. Tak. I koszerny. Przepraszam bardzo, tak? Jednak wyszedł poza zakres skargi. To jest bardzo nie w porządku. No, lobby było silne. Ja sądzę, że państwo również przy tej nowelizacji tej szerszej ustawy o ochronie zwierząt spotkają się z bardzo silnymi działaniami różnego rodzaju lobby. Futerkowców. No ja wychodzę z założenia, że oczywiście jeżeli mięso jajka, no jest to coś, co jest człowiekowi potrzebne do przeżycia, to nie są... Ale nie, to może już dręczmy, te zwierzęta. Ale myślę, że w ogóle jak rozmawiamy też o łowiectwie i w ogóle o pozyskiwaniu mięsa, to powinniśmy wrócić do nauczania chrześcijańskiego. Marnowanie żywności w czasach nadprodukcji żywności jest grzechem. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje. Nie będę też już może tutaj za bardzo rozwijał, ale jest takie piękne słowo, które pojawia się w encyklice Laudato Si, nawrócenie ekologiczne. I myślę, że to nawrócenie ekologiczne jest nam potrzebne, jak nigdy dotąd, bo mamy rzeczywiście duży problem. Mamy nadprodukcję żywności, żywność jest marnowana, a ktoś nam mówi, że poluje, no bo co, bo pozyskuje. Nie oszukujmy się, 1% spożycia w Polsce mięsa to jest dziczyzna, więc to jest zupełnie marginalna historia. Nie można mówić, że pokazuje się dzieciom, jak się zdobywa pożywienie, bo pożywienie się zdobywa w ubojniach i w rzeźniach. A z innych rzeczy, projektów tej ustawy, wspomniała pani o schroniskach, teraz będzie, chcemy, żeby był zakaz trzymania psów na łańcuchach, tylko jednak w końcu. To spotyka się z dużym oporem, ale może dla mnie to nawet ważniejsze jest to, żeby te schroniska, które w tej chwili funkcjonują, miały dużo lepszy nadzór i żeby nie tworzyć chronisk komercyjnych, żeby to nie była działalność gospodarcza, bo to niestety w Polsce indukuje nadużycia. Tak się dzieje.
zwierzęta są głodzone, niekarmione tak jak potrzeba. Dlatego, że gmina daje pieniądze. Gmina daje pieniądze, a my oszczędzamy na zwierzętach, żeby pieniądze. Mam jeszcze chwileczkę, to chciałam go zapytać. Jak sprawić, żeby ochrona przyrody, działania ekologiczne nie przerodziły się w ekoterroryzm? Bo czasami stykamy się z zarzutami, że działania ekologów... Ale ekoterroryzm to przede wszystkim jest dla tych, którzy nie lubią zwierząt. Mhm. Albo im na tym nie zależy. Ja myślę, że w ogóle nadużywanie pewnych słów też... To jest tak głupie sformułowanie. To jest jedna sprawa, ale z drugiej strony ja cały czas jestem fanem i zawsze odsyłam do postaci świętego Franciszka z Asyżu. To jest tradycja, oczywiście legendarna po części, ale w tej całej tradycji franciszkańskiej mamy i takie informacje, i takie podania, w których jest mowa, że święty Franciszek z Asyżu mówił, żeby tak wycinać z tych drzew gałęzie, żeby te drzewa mogły rosnąć dalej. Jest ten umiar, jest to umiarkowanie. Kwestia wilka z Gubbio słynnego, ale popatrzmy bliżej, nawet nie święty Franciszek, Kameduli. Mamy przecież Las Bielański w Warszawie, nie dlatego, że ten las rósł tak po prostu wszyscy o nim zapomnieli, tylko dlatego, że tam właśnie ten obszar został nadany kamedułom, którzy nie wycinali tych drzew, że nie mieli taką regułę życia, która po prostu powodowała, że przez pewien czas te drzewa i ten las przetrwał i mamy dzisiaj pozostałości tej prastarej Puszczy Mazowieckiej, resztki, ale mamy i warto do tego się odwoływać, bo tu nikt niczego nie wymyśla i spychanie w ogóle ochrony przyrody, ochrony gatunków, ochrony tego, co mamy, do takiego rogu, narożnika, że to jest jedna określona grupa ideologiczna, to nie tędy droga. Mieliśmy wspaniałych ludzi, mamy wspaniałych ludzi z bardzo różnych obozów myślowych, którzy chcą chronić przyrodę. Mam nadzieję, że państwa zamiary związane z nową z tą aktualną nowelizacją, większą nowelizacją się spełnią. Musimy już kończyć, niestety. Jak mnie zachwycił, przecież on jest święty. musimy kończyć. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie i będziemy śledzić to, co się będzie działo i jakoś uświadamiać społeczeństwo, że jednak bracia mniejsi zasługują na nasz szacunek, opiekę i pomoc. Dziękuję. Woda też jest takim czymś bardzo konserwatywnym. Conservation, konserwować. To jest coś, wiem, o czym warto pamiętać. W miejscowości, która jest pod ochroną konserwatorską i wiem, że wycięcie każdej gałęzi graniczy z przestępstwem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.